A zatem zaczynamy. Spotykamy się dzisiaj przy okrągłym stole, tuż przed 31 sierpnia, swoją drogą, co też będzie czczone jutro w pewien sposób. Spotykamy się dzisiaj przy okrągłym stole i przy 13 zgłoskowcu, w który przełożyłem, wprawdzie bez rymu, lecz do rytmu i do składu, fragmenty opowieści o zacnym rycerzu Lancelocie z jeziora. Opowiedział o nim po raz pierwszy w XII wieku Krystian Strouhal. Ów Krystian, co wymyślił powieść arturiańską i wprowadził na scenę świata stół okrągły, Graala, błędnych, czyli wędrownych rycerzy. Jego powieść nazwano wówczas nieco dziwnie Lancelot, czyli rycerz z wózkiem. O tym wózku i o miłości cudzołożnej Lancelota do królowej Ginewry i o konsekwencjach, o których napisano już po śmierci pana Krystiana, dzisiaj właśnie usłyszycie. Gdy wiosenny nadszedł znów, ja rozradować chcąc się znów, ja zazdrosnemu szczupka dać, ja chciała dać królowa znać, jako jest zakochana. Dalejże, szpiegi precz, dajcież nam tańcować. Rozkazała głosić wszem, ja, że do morza od tych ziem, ja, nikt z młodzieńców, żadna z pan, ja, nie śmie nie przyjść ruszyć w tan, w taki ów tan radosny. Dalejże, szpiegi precz, dajcież nam tańcować. Ze swej strony przybył król, ja, pragnąc popsuć taniec ów, ja, bowiem strach obleciał go, ja, że mu zechce ukraść kto królowe te kwietniowe. Dalejże, szpiegi precz, dajcież nam tańcować. Nie zważała na to wszak, ja, bo nie zabawiał dziad, ja, lecz młodzieniec bawił ją, ja, który dobrze wiedział, co przystoi zacnej damie. Dalejże, szpiegi precz, dajcież nam tańcować. Kiedy tedy poszła w pląs, ja, kto by wtedy ujrzał ją, ja, ten powiedzieć mógłby, że ja, świecie równej jej damy rozradowanej. Dalejże, szpiegi precz, dajcież nam tańcować. Dalejże, szpiegi precz, dajcież nam tańcować. Witamy, zapraszamy.